W tym krótkim wideo pokażę Wam potęgę serwera RabbitMQ. Na podstawie tutaj techniki twórca wiadomości wysyła wiadomość do odpowiedniej kolejki i do tej kolejki łączą się różni klienci. Więc tutaj pokazuję Wam przykład. Wyobraźcie sobie, że to są konta Twittera. Tutaj widzimy, że już Hello World, Hello World, Hello World. Każdy z tych klientów dostał tą informację. Tutaj jest wydawca, który wysyła ten Hello World. Teraz jeżeli go uruchomi ponownie, zwróćcie uwagę, Hello World trzeci się pojawi dla każdego. Teraz, żeby nie być gołosłownym, tutaj jest kod programu ze strony producenta. On tutaj tworzy Hello World. Teraz wyślę Wam wiadomość, pogoda na minusie. Teraz skompiluję, żeby tutaj ten wydawca był skompilowany, wejdę w jego folder, tak, i uruchomię. Zwróćcie uwagę, wysyłam wiadomość pogoda na minusie i każdy z klientów dostaje informację wiadomość pogoda na minusie, wiadomość pogoda na minusie. Więc to jest potęga serwera RabbitMQ. Tutaj jest ten kod, tutaj macie do twórcy wiadomości, czyli do publikatora i subskrybenta tutaj. Więc wszystko ładnie i czytelnie. Teraz wiecie, jak się wysyła wiadomości do mas przy pomocy, czyli a la Twitter po prostu, używając RabbitMQ. Trzymajcie się i miłego programowania. Hej.